To znowu państwo? Widzieliśmy się ostatnio. Zaczęłyśmy się szarpać, ona upadła, uderzyła się w głowę. Co było potem? Spanikowała. Proszę zapytać jego syna. A jak go można znaleźć? Igor Rudzki. Jest dosyć znany w mieście, jest radnym. Prowadzi duże interesy. Ja nie zabiłam Diany, to był wypadek. Nie chciałam tego. Wczoraj to są tylko SMS-y. Do niczego nie doszło, zaraz ci wszystko wyjaśnię. Pani Żaneta? Tak. Zapraszam. Przecież nikogo nie skrzywdziliśmy. Nikomu nic złego się nie stało. Ja pierdolę. Tak, bo przecież według ciebie ja powinnam chodzić w worku i jeść suchy chleb. Im dłużej go znam, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że chciałabym mieć kogoś takiego spokojnego, zrównoważonego. A, nieważne. Śpieszę się. Na razie. Słuchaj, a może pojechałbyś ze mną nad morze? No, nie tym razem. Robota wzywa. Oj, no nie mów, że jak sobie zrobisz małe wagary w pracy, to się coś stanie. Tomek, nie dziś. Mówiłam ci, że mnie dobrze i chce mi się spać. Tomek? Cześć! Kofelat! Właśnie się dowiedziałem, że Grzesiek jest gejem. Nie. Naprawdę? Znam go dopiero parę lat i nie wiedziałam. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Byłem o niego zazdrosna, a teraz wiem, że bez powodu. Bo Grzesiek prosił mnie o dyskrecję. Do cholery! Co ty tutaj robisz? Ty jesteś lesbijką? Się dzieje, co chcę. W końcu jedno mam życie, prawda? Nie miał wrogów. Skąd miał mieć? Mówił, że pracuje dla kompletnego, wypadzonego gościa. Nigdy bym nie pomyślała, że chodzi o handel ludźmi.